Dzień dobry. W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Galewicach witam Państwa bardzo serdecznie na 12. edycji Narodowego Czytania. To ogólnopolskie wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, a tegoroczną lekturą została powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Jest to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. W tym roku nasze galewickie Narodowe Czytanie jest nadzwyczaj specjalne, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy osoby, które z pasją i zaangażowaniem tworzą amatorską grupę teatralną z Węglewic. Grupę z powodzeniem od wielu lat prowadzi pani Katarzyna Skulna, która jest jej reżyserem, scenografem, a także występuje jako aktorka. Aktorzy, którzy będą dziś przed Państwem występować, wcześniej mieli okazję brać udział w przedstawieniach o charakterze komediowym, a więc dziś premierowo zobaczymy ich w poważnej odsłonie. Drodzy Państwo, język XIX wieku nie należy do najłatwiejszych. W związku z tym nasi aktorzy będą korzystać także ze słowa pisanego. Poprzez dzisiejszy występ spotkamy się z rodzinami Bohaterowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami. Wysłuchamy ich rozmów o Polsce, ale także codziennych pogawędek przy polskim stole. Odkryjemy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniebieńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnimy ważne dziedzictwo powstania styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie, jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Szanowni Państwo, nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia fragmentu interpretacji powieści Nad Niemnem w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Węglewic w reżyserii pani Katarzyny Spólnej. Zachęćmy ich gromkimi brawami. Jak zawsze, to będę w
wprost przyswoję. Co jeden krok zrobię, to półtorej zagona przesadzę. Wprost jakbym nad ziemią leżała. A miałam wtedy kolorową suknię i zdjęłam kapelusz dla ochłody i machałam sobie przed twarzą. A w ten czas na świecie grasowała cholera. W naszych stronach już wieruszowie była, więc ludzie lękali się, że i do nas wkrótce przybędzie. Jak mnie te chłopy zobaczą, wracającą z kościoła, jak mnie narobią lamentu i płaczą, cholera krzyczą, cholera bierze nam na zgubienie. Wielka tata w kolorowej sukni i złotą łopatą mama. Muszę coś tylko uważać, ta łopata to był mój kapelusz błyszczący na słońcu, co to w kościele zdjęłam. I dobrze przysiadłam i spłaszczyłam. I cóż się stało potem? A cóż? Jak to mogło być? Na darmo ekonom i bohaterowicze, którzy mnie kiedyś dobrze znali. Oj, dobrze znali i z bliska. Persuadowali tym chłopom, że to nie żadna cholera, tylko panna Marta Korczyńska, kuzynka Benedykta. Nie uwierzyli. I do dnia dzisiejszego nie wierzą. O, wieczna głupota ludzka. Już tylko głupota ludzka jeszcze gorsza od złości i zawiści ludzkiej. Przecież cioci te niemądre gadania nic nie zaszkodziły. Tak myślisz? Nikt nie uwierzy w to, czego sam nie doświadczy. A ty myślisz, że to miło jest być nazwaną cholerą? Co to przed sobą morowe powietrze pędzi? Już tylko, ja w ten czas nie byłam taka stara. 12 lat temu miałam 36. Teraz 48? Ha, a co myślałaś, że 60? No może i na tyle wyglądam. Ale w ten czas też niestety. Już na tyle wyglądałam, nie wiesz dlaczego. Już Tysiu, a my to wleczę się jak żółwie, a tam pewno Emilka wyrzeka, że nie przyszłam z kościoła i dostaje migreny albo globusa. A Terenia biegnie po krople z bukrowej jesenki, albo po rygolog, albo po antymigrenowy ołówek. Ale wujemka jest naprawdę biedna z tym ciągłym chorowaniem. A no pewno, że jest biedna, ale już Tysiu, jakby tak pchły pieścić, jak ona swoje choroby pieści, to by na wolę powyrastały słowo honoru. O! Kilku słuchnicy miało! O Boże, a ja już miałam nadzieję, że ten człowiek czego nas nie przyjedzie, że go ten pan Różyc do siebie na obiad zaprosi. O, nie głupio! Różyc zaprosił go do swojego powozu, to wolał swoje szkapiny odprowadzić do domu. Sam poparadować w cudzym faetonie i jeszcze do nas na cudzy obiad się zjawić. O, dwie korzyści dla hultaja tego. Ale ty, Justynka, jakąś melancholiczką jesteś. Mnie to się zdaje, że ty nie korzystasz z łaski wuja i wujenki. Jak ci się każą stroić, to się strój. Jak ci się każą bawić, to się baw. Mistrz się do kawalerów. Może którego złapiesz i za mną wyjdziesz, ha? Ha, a Justysiu, a ty to pitoku jeden. Korzystasz ciągle, tylko i wyłącznie z tych procencików i swojego papundzie i siwi ubierasz. Na wszystkim oszczędzasz, nawet na bosaka chodzisz. Rękawiczek i kapelusza nie nosisz. Dlaczego to? Niech ciocia tak nie myśli. Prawda, że zawsze łamię sobie głowę, aby tych paru groszy nam z ojcem, chociaż na odzienie wystarczyło. Ale boso czasem chodzę i kapelusza, ani żadnych drogich rzeczy nie noszę. Nie tylko dlatego. A dlaczegoż?
Kamińskim, prawda? A myślisz ty czasem jeszcze o tym Mazgaju? Boli cię serce czasem? Nie. Rozumiem. Piękna pani.
powierzchowności jakaś siła, świeżość, ale i prostota. O, widzi pan, jak się dobrze przypatrzy, a raz tylko to wśród drogi cukierek ten widział. Justynka ma śliczną figurę, ja zawsze jej figurę zazdroszczę. Pani mówi. Tereju, nie przedstawiłam ci jeszcze naszego nowego sąsiada. Gdy był u nas po raz pierwszy, miałeś migrenę czy flukcję. Pan Teofil Różyc, panna Teresa Pińska, przyjaciółka moja, niegdyś nauczycielka mojej córki. Wszakże to już drugi raz mam zaszczyt gościć pana w domu naszym. Oczywiście. I winszuję sobie, że w tej pustej okolicy znalazł dom taki jak państwa. Zawdzięczam to panu Kirnu, który mnie pod tym względem oświecił. Pan Kirło jest w każdym razie najlepszym przyjacielem i sąsiadem naszym. Ja dla pani jestem najmilszym z ludzi. Tylko zapoznałbym. W domu naszym przynajmniej znajdujesz pan najzupełniejsze uznanie. Nie bądź wszystkich mieszkańców tego domu nie zdecydowano. Ależ nie! I u wszystkich. Na przykład panna Marta nie toleruje mnie. O Marta! Ona taka biedna, zgorzkniała, popędliwa. I panna Justyna. O Justynka! Ona taka oryginalna. I mąż pani? Mój mąż. Mój mąż nietowarzyski. Zawsze tylko o interesach i gospodarstwie. Tereju, daj mi proszę bromowego. Czuję nadchodzącego globusa. Globus hysterikus. Dokucza mnie szczególnie, kiedy się czymś zmęczę lub zmartwię. Oj, a czymś świeże powietrze ulgi pani nie przynosi? Może okno pani nie zaskarża otworzyć? O nie, nie. Ja się lękam wiatru, ciągów słońca. Od wiatru dostaję zawrót głowy. Od słońca migren. Tereniu, podaj mi proszę ocet toaletowy. Lepiej może? Dusi ciągle, może przechodzi. Tak, lepiej, dziękuję. Migrena, prawda? I mnie także zaczęła głowa boleć. Lepiej? Moja Tereny. Ta Marta nie wraca z kościoła. Jestem niespokojna. Idź do kuchni. I dowiedz się, czy nakrywają do stołu. Nie wiem, czy gotują dziś dla mnie rosół. Nic więcej nie będę mogła dziś zjeść. Witam, tego ten. Dzieci nie ma? Już od godziny powinny tu być. Ten. O, ja także zaczynam być niespokojna. Pan dobrodziej to nawet w święto około gospodarstwa pracuje? Tak. My święta nie mamy. A co się tyczy tegorocznych urodzajów, to obiecujące są, prawda? To a tak. Nie wiem jak gdzie, bo od kilku miesięcy na krok z domu się nie ruszy. Ale u mnie w polu wcale pięknie.
Jeżeli zbiór i z wózka pójdą pomyślnie, to nie wiem. To, panie dobrodzieju, tysiączki będą, tysiączki z tego ślicznego korczynka. A ceny? Czy pańska żona wspominała coś, jakie na, w tym roku będą ceny na zboże? Jak Boga kocham, moja żona jest tak zawziętą gospodyną, że do niczego mnie nie dopuszcza. Do niczego! Pod pantoflem siedzę po uszy. Ale jest tym dobrze. I ja także. Bo cóż, panie dobrodzieju, mielibyśmy na tej biednej formarczynie oboje do roboty. A tak, albo ja, albo ona. A że ona chciała? Może by tu okno otworzyć? O, straszny tu zabój. O nie, wiesz dobrze, że nie mogę siedzieć przy otwartych oknach. Głupstwo. Musisz chorować w takim zabudu siedząc. Piękna okolica. Piękna. Ale ci ludzie na wsi święta nigdy nie mają. Tego tego. A mnie się zdaje, że oni zawsze mają święta. A przecież oni są zdrowi, silni. I jakimkolwiek jest ich życie, oni po prostu chcą żyć. Może pan ma słuszność. Praca nieszczęściem nie jest. Idzie tylko o grunt, na którym człowiek musi pracować. Ten tego ten. A któż to może przewidzieć? Czasy są ciężkie. Ja zresztą te strony znam tak mało. Osobiście przedstawiam przykład raczej zasmucający. Moje tutejsze majątki są dla mnie stracone. Oj tak, niestety. Ha, co do mnie.
Znam tylko jedną panią Atynę, która co prawda o wczesną śmierć przyprawia, ale przynajmniej chwilowo zaspokaja potrzebę wrażeń i daje zapomnienie o wszystkim. O cóż to? No cóż, morfina. Nie, chodź. Mnie się zdaje, że jedynym lekarstwem pewnym byłoby zadowolenie potrzeb serca. Cóż, bywają ludzie, którzy spełniają wszystkie swoje marzenia i od zbytku tego stają się tak nieszczęśliwi. Dzieci jadą! Dzieci jadą! Tereniu, droga moja, podaj mi chustkę. Tak doprawdy dziś osłabiona jestem, że nie wiem, czy dam radę wyjść na spotkanie moich dzieci. Trochę laurowej kropli, Tereniu, proszę. Zostań pan z Różycem. Niepodobno, żeby został sam. A któż to jest ta panna Orzelska? O, widzę, że pan to padła panu oczko. Nieszpetna. Dla mnie niesympatyczna. Zina uważa oryginalna. No cóż, gusta są różne. Jedna? Bez posagu? 5000 na posiedziu pana Benedykta. Co to za posagu? Posagu żadnego nie ma. A dumna przy tym jak księżniczka i zła jak szersza. Zauważyłem właśnie. Z temperamentem dziewczyna. Nie zapalaj się pan tak prędko. Temperament był, ale już wywietrza. Pamiętasz pan Zygmunta Koniczyńskiego i tego malarza, co się jego spotkali u Darzyńskich? Pamiętam, pamiętam. Wcale przyzwoity człowiek. I podobno nie bez talentu. Ale żona jego piękna, mała blondynka. Cóż? Więc on i panna Justyna. Co? Przepraszam cię. Romat? Żonaty? Przecież tam. Od dzieciństwa razem. Tak jak to między kuzynami. No to dlaczego więc? Dlaczego się nie pobrali? No. No mogło to być nie można. Familia. I on sam ma gajtaki. To może wyjdźmy do ogrodu. Strasz mnie tu duszy, Maczu. Konie musi oddać, konie Fabia. Musimy zabrać, bo inaczej nie będzie. Konie musimy wziąć. Na pewno się dogadamy. Konie musi oddać. Konie, Fabianie, na pewno się dogadamy. Niech nas sądy sądzą, niech pan nas do sądu podaje. Bez procesu opierać się nie pozwoli. Podam. Podam i także nie pozwolę, abyście mnie okradali. Za pozwoleniem pańskim, złodziejami nie byliśmy i nie będziemy nigdy. Teraz to my pana za obligę podać możemy. A podawajcie i do diabła. Tylko mi z oczu ruszajcie. Zaraz. Jak się nazywacie? To znaczy imiona wasze. Andrzej. Koniec musimy odejść. Thank you.
Jak dawno? Pani? Mario? Czy można mówić jak dawniej? Mario? Można. A czy ty
pani Marię będzie mówić jak dawniej? A czemuż ty nie? Jak ja panią Marię dawno nie widziałem. 2 lata w domu nie byłem, a gdzie urosłaś? I ty, Wiku, zmieniłeś się trochę. Jak ja się cieszę, moja droga, kochana Marię, że cię spotkałem. Tyle mam tobie do powiedzenia. Czemu przypisać mam kuzynie zainteresowanie moją osobą? Spodziewam się, że nie myślisz, abym tu przyszedł opowiadać ci o lądach i wodach tego świata. Więc jaka przyczyna, kuzynie? Chciałam cię zapytać, czy to prawda, że pan Różyc stara się o twoje względy i czy zamierzasz poślubić tego niedoszłego milionera? Jeżeli zechcesz powiedzieć mi, jakim prawem zapytujesz mnie o to, wówczas na pytanie twoje odpowiem. A ty sama tego prawa nie domyślisz się? Czy nie uznajesz? Nie domyślam się. Jest to najświętszy ze wszystkich praw. Prawo miłości. O, proszę cię, kuzynie, proszę cię, idź stąd. Justyno, nie lękaj się. Ta miłość, o której nie chcesz słychać, jest tak gorąca. Żądam tylko duszy twojej. Czy to dusza moja? Te ręce, które w swoich chcesz trzymać, czy to dusza moja? Boże, jak jako cię kochałam, jak ja cierpiałam, nawet wówczas, kiedy poślubiłeś inną. Justyno, Justyno! Chociaż ty, kuzynie, i inni uczyniliście wszystko, aby mi dać odczuć moją małość, moją nicość, ja jeszcze byłam dumna. Ale kiedy przy wszystkich do mnie mówiłeś, a twoja żona patrzała na mnie, na ciebie i w oczach jej łzy stanęły, co mi ta kobieta złego uczyniła, żeby przeze mnie płakała? Ja nie chcę, żeby ktokolwiek przeze mnie płakał. Justyno, wyjdź ze mną. Jestem bardzo nieszczęśliwy. Opuść ten dom. Będziemy żyć razem. Nie rozłącz. On, ona i trzecia? Za kogo mnie masz? Kuzynie. Boże, i ty mi takie życie ofiarować śmiałeś? Jakim prawem? Jak dobrze, że ja cię już nie kocham. Ale nie, gdyby mi kochała cię jeszcze, przestałabym w tej chwili z gniewu, z obrazy i z ohydy. Myślałem, że miłość uświęca wszystko i obmywa. Zmień nazwę, kuzynie, to nie jest miłość, to jest romans. Idź na mogiłę ojca swego i kochaj to, co kochał twój ojciec. Ależ myślałem, że ty kiedyś taka ponętna i gorąca. Nie mogę uwierzyć, że stałeś się teraz taka zimna. Jestem kobietą zwykłą i uczciwą. I nic więcej mi nie powiesz? Owszem, powiem ci, że z uczuć, które miałam kiedyś do ciebie, nie pozostało nic. A obiektem moich myśli i marzeń jest zupełnie ktoś inny, niezwiązany z tobą. Zapewne pan Różyc i jego milion. Być może. Sieci zarzucajcie!
Może drogę dokąd wskazać lub robotnikom pana Kołczyńskiego, co powiedzieć? Oni tam, za górką. Nie, dziękuję. Wyszłam sobie na przechadzkę. Nie wiem, jakim sposobem aż tutaj dotarłam. Ta ścieżka przyprowadziła. Ale niech się panienka nie martwi, że tak daleko od dworku zaszła. Bo można wrócić krótszą drogą. O, proszę spojrzeć, tamtędy. Między owcem trzeba iść i się wyjdzie tam na wprost. Widuję pana czasem. Pan Jan Bohaterowicz? A jakże? A skąd panienka wie, kto ja jestem? Ciotka Marta opowiadała mi o panu, i o ojcu, i o wuju Anselmie. Pewnie o stryju Anselmie, bo tak się składa, że on bardzo dobrze znał pannę Martę. I panience powiem, że ja też kiedyś w Korczynie bywałem. Ojciec mnie tam brał z sobą, ale po śmierci jego już nigdy nie byłem. Bo czego chodzić, jak żadnej przyczyny nie ma? Po Koniczynie? A jakże? Po pszenicę. A panienka to się niby na gospodarstwie zna? Ja bym się prędzej w tym momencie śmierci panienki spodziewał, aniżeli panienkę śród pola zobaczyć. Ale wszyscy mówili, że dziś we dworze bal. Niewesoło mi było na tym balu i wolałam iść w pole. Ja to już dawno wiedziałem, że panienki tam nie bywa wesoło. Ludziom gąb nie zatknąć, a i twarz człowieka czasem zdradzi, co się w sercu kryje. Może panienka gniewa się, że tak śmiele powiedziałem? A co tam? Ja panience powiem, że nie ma to nadmiar smucić się i smęcić. Nie ma to nic, jak najgorsze jest to, kiedy człowiek nic nie robi, a tylko o swoich biedach myśli. To prawda, ale jeśli kto na świecie nic do robienia nie ma? To nie może być. Czy pan ojca swego pamięta? Dlaczegoż nie? Czasu śmierci jego 7 lat miałem. I zdaje się, że tak jak do niego, do nikogo innego przywiązany nie byłem. A matka żyje? Żyje, żyje. Chwała Bogu, ale tak naprawdę ja z nią tak bym prawie nigdy nie był. Bo prawdę powiedziawszy, to Trihandel był dla mnie i ojcem, i matką. I kiedyś ci Bidulek zachorował i się parę lat łóżka podbito niemu, ten czas wszystko na mnie spadł. I gospodarstwu, i choremu stryju, i sieszcze Antolce, i samemu sobie rady dawać musiało. Pan Jan, widać czasu o dużo, ma dużo, kiedy sobie tak pomału idzie. A panienka Jadwiga, co tam fartuśku niesie? Źle gatków. Pan Jan nie poznaje? Widać, że na słońce spojrzał i w oczach pociemniało. A może panna Jadwiga i wgadła? Co to? Panna Jadwiga do Montówna. Od już i okolicami. Droga do dworu. O, jaka tu piękna zagroda. Kto tu mieszka? Stryjku! Stryjaszku! Niech się Stryjaszek wie, jakie mnie dziś szczęście spotkało. A cóż to? A po co? Panna Korczyna. Panna Justyna. Stryj wie, za co ja Stryju zawsze o niej mówię. Niech Stryj idzie i przywita się. A nóż z Korczyna, a po co? Panience upodobało się u nas i do nas przyszła. Niech ty idzie i przywita się. A, Janek, wariacie jeden, ty to buty odzieje. Niech panienka, proszę, bardzo proszę, niech panienka siędzie, zaraz ty przyjdzie i będzie bardzo kontenty. I swoje... i siostry swoje zawoła. Proszę, bardzo proszę. Jestem razem do Hoty robić. Przepraszam, że czapki nie zdejmę, ale taką ma głowę, która lęka się przeziębienia. Przepraszam. Niech panienka siedzi. Pozwoli mi odpocząć. Przepraszam, że weszłam, ale obiad wydał mi się taki świeży i pociągający. O, cóż to, panienka tylko tak pięknie mówi. A jak się miewa pani Marta Korczyńska? Często i przyjaźnie o panu wspomina. Być nie może. Być nie może. Tyle lat. 3 lata temu chyba w kościele ją widziałem. Postarzała się. Świt zastał lubianą. A wieczór mało zobaczył. Od wielu lat wujowi mojemu pomaga i ciężko pracuje. Ot, pracować. Trzeba. Antonka! Antonka! A co?
i wiśni naściągaj. Na co? Gościa mamy! Dobrze, dobrze, wuju, już idę. Jamy, a przynieś no książki. O, ja pani teraz piękne książki pokażę. Tak, niech panienka patrzy. O. Pan Tadeusz, Anselmowi Bohaterowiczowi, Andrzej Korczyński. To od wujanco pole w powstaniu. I tak, i tak. Wszystko od niego. Od pana Andrzeja. I tyle tylko u nas światłości jest panienką. Ile on jej tu zostawił. On tu siał. I wszystko, co najlepsze w ludziach poruszył. I sam jeden. Wtedy nie było tak, czy pan, czy chłop. Pan Andrzej ten wielki ogień w sercach ludzi rozmiecił. I wszyscy za nim poszli, którzy młode swoje życie wtedy oddali. Było ich 40 w jednej mogile. Teraz leżą on, mój brat Rojewski, Kozłowski ze swoją żoną, która w warkoczach meldunki nosiła. Wieczne odpoczywanie dać im racz sprawiedliwy Boże. Pomyślałem, że młode postawię, by po mnie ktoś o tym pamiętał. Skoro jednak już dziś jedni nie chcą pamiętać, a inni nawet nie wiedzą, gdzie jest. Może pan Anselm im nie powiedział? A czy potrzeba mówić o tym? Ich powstańcze bohaterstwo, walka, śmierć. To trzeba w sercu zachować. Powiedział mi Wincenty, że mama zamierza widzieć się ze mną, a ja muszę bardzo poważnie z mamą porozmawiać o rzeczach mających dla mnie wielką wagę. Słuchajcie, mów, może myśli nasze spotkały się i o jednym przedmiocie z sobą mówić pragniemy. Wątpię. Jestem nawet pewien, że mama nigdy nie domyśla się, co chcę mamie zaproponować. Słuchajcie, usiądźcie. Moja mama, przeznaczyłaś mnie do zadań zupełnie niepospolitych. Prawda, moja mama? Tak, słucham. A potem sama wysłałaś mnie w ten świat szeroki. Prawdaż, moja mamo? Prawda, ale do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, aby ci powiedzieć, że za wszystko, co wyliczyłeś, jestem ci szczerze wdzięczna. Następnie zmierzam do tego, aby ci powiedzieć, iż byłem przykuty
do tego kawałka ziemi, do tych stajni, do tych śmierdzących obu. Ciernie twojego położenia rozumiem dobrze. Jednak moje dziecko, niczyje życie na tej ziemi nie może być pozbawione cierpień, wal i usiłowań, a także spełniania trudnych. Dziękuję, moja mama. Mam tego dosyć. Dziękuję ci za to. Utopiłem tu 2 lata mojego życia. Ponieważ jednak tu się urodziłeś, tu są twoje obowiązki i tu żyć musisz. Dlaczego muszę? Dlaczego? Mam do ciebie, mamo, najgorętszą prośbę. Sprzedaj osowce. Wyjedźmy wspólnie za granicę. Nie uczynię tego nigdy. Dlaczego? Dlaczego, mamo? Dlatego właśnie, co powiedziałeś. Dla tej właśnie melancholii. Ty, Zygmuncie, jesteś za to bardzo szczęśliwie ożeniony. Nie bardzo. Czyż nie kochasz Klotyldy? Owszem, owszem. Mam do niej przywiązanie. Ale te jej wieczne czułości, te nieustanne planie. Jest to dziecko piękne, utalentowane i namiętnie cię kochające, Zygmusiu. Czyżbyś stale i prawdziwie kochał Justynę? Czyżby to uczucie było przyczyną tak prędkiego zobojętnienia twego wobec Klotyldy? Bardzo wątpię. Wie, mama? Rozczarowałem się do niej zupełnie. Zimna jest, przesądna, taka ograniczona. Przy tym dziś zauważyłem, że ma takie spierzchniałe, zgrubiałe ręce i wygląda na prostą chorą dziewkę niż na pannę z dobrego towarzystwa. Zygmuncie! Zygmuncie! Powiedz mi, że naprawdę inaczej myślisz i czujesz. Boże! Boże, idź na mogiłę ojca! Zygmuncie, idź na mogiłę ojca! Mogiła? Ja za mogiłę bardzo dziękuję. Bez sławy, bez grobowca, przez wszystkich zapomniany. W kwiecie wieku i szczęścia ze świata strącony. Twój ojciec. Mój ojciec? Mój ojciec był szaleńcem. Niech mi mama wybaczy. Szaleńcem był mój ojciec. Zygmuncie! Szaleńcem i bardzo szanowanym zresztą. Do najgorszego stopnia szkodliwym dla innych. Boże! Zygmuncie, wyjdź! Wyjdź tą pianę prędzej! Bole tam się własnie. Widziałeś? Ciebie znieważył. Pamięć twoją, grób twój. Ideały nasze i pragnienia zdepta. Zygmuncie. Czy ty mnie słyszysz? Czy ty mi przebaczysz? Yeah.
jak najprędzej przypnie Leoni świeżą kokardę i włoży jej na nogi warszawskie pantofelki. Chodź, Leoniu. A z włosami? Co zrobić z włosami? Zwiążę je wstążką. Cóż zrobić? Zwiąż. Tylko żeby wstążka była tego samego koloru, co kokarda. Chodź, Leoniu. Ubolę panu, co robi szwagrze, a jestem zmuszony wypełnić panu posag mojej żony, a pańskiej siostry, który zatrzymałeś za pańską zgodą i na procent. I który płacisz pan regularnie. Tak. Więc jesteś pan przecież człowiekiem honoru. Więc mógłbym nadal. Niepodobna, panie Benedykcie. Niepodobna. Miałem za punkt honoru użyczyć panu tej sumy, ale okoliczności zmuszają mnie i muszę prosić o jej zapłacenie. A jakieś to okoliczności, jeżeli wolno wiedzieć? Bo może wystarczyło mu dłuższych lat. Niestety. Najstarsza córka za mąż wychodzi. Za mąż? Wchodzi w bardzo dobrą familię. Wyprawa musi być odpowiednia. Srebra stołowe, porcelana, sztućce, a teraz meble, kowóz, fortepian. Fortepian? W takich czasach? To ja wydaję córkę, ale robisz także nie pan. Cóż, na kilka tysięcy rubli to mógłbym jakimś sposobem do tamtego tam. Ale kilkanaście nie zdoła. To sprzedaj to, coś będziesz musiał. Sprzedaj pan las za rzeką i sprawa rozwiązana. Las? Ale tam jest mogiła. Jaka mogiła? Szwagier zapomniał. Tam leży mój brat, Andrzej i ci, którzy razem z nim. Trudno mi będzie. To jakby kaplica. Sentymentalność. U wyższej cywilizacji dążyć powinniśmy, a nie tylko patrzeć za tym, co było. I w tym względzie podziwiam pańskiego bratanka. Szwagier mówi o Zygmuncie Korczyńskim? A jakże? To człowiek uzdolniony, artysta i bardzo ożywił nasze towarzystwo. Szkoda tylko, że do gospodarstwa talentu nie ma i ponoć nie maluje. A co mam malować? Artyście potrzeba piękna, przeżyć, swobody. A czegóż ten kagatek od losu żądał? Ma talent. Piękną żonę, majątek. Żonę, która poza nim świata nie widzi. Zdaje się, między nami mówią, żeż mi się znudziła. Artysta szybko się nudzi. Ale zdaje się, że nie rozumiemy się w tej kwestii. Patrzcie, kozyki mówią, że nasz salon jest pusty i wcale nieładnie wygląda. Ja jestem tego samego zdania. Bo ja się mógłby już naprawdę nowe meble sprowadzić i lepsze dywany zrobić. U nas na pensji nawet salon jest piękniejszy, a ja bym chciała, żeby ten choć trochę wyglądał jak tamten. Pomiędzy oknami powinny być lustra i konsole. Proszę sprowadzić lustra i konsole. Babciu, wujaszku, wpadliśmy na wyborny pomysł. Wspaniały pomysł. Niech babciu sprowadzi. Cztery posągi, koniecznie cztery. Tu dwa staną między oknami, a dwa w pomagach salonu. Tak, teraz modnie salony posągami ubierać. Babciu, złoty, proszę sprowadzić cztery posągi. Koniecznie cztery. Choćby gipsowe. No nie przeszkadzajcie nam rozmawiać. Latami wam się bawić, a nie tu salony urządzać. No. Myśmy wszystko już uzgodnili. Najwyżej dwa miesiące. Myślałem, że szwagier na nowo wiecie z panem. Justynko, nim wielką panią zostaniesz, na wesele to Elżusi, podwabiana bohaterowicza pójdziesz, co?
Marynia tam będzie. O pójdę, Widziu, i mnie weźcie na to wesele. Ja już od Zofii tyle dobrych rzeczy o tym słyszałam. Tańczyć będą. I ja chcę potańczyć. Racja. Choć raz zobaczysz w Kortynczynie coś więcej niż ogród i dom. Nie żartuj, Widziu. Mi już nudno ciągle z mamą w pokoju siedzieć i po ogrodach alejami chodzić. Mamy pożyczone. Poproszę. Czemu sama nie pójdziesz? Ja nie mogę. Lękam się. Jeszcze się zmartwi i zachoruje. Mama zawsze choruje, kiedy jest zła i zmartwiona. Ty poproś, ty rozumiesz. Niosłe jest postąpienie pana Różyca. Teofil szczerze upodobał
małą Justynkę. Jednak zanim przyrzekłam, że posłem w jego sprawie będę, stanowczo i konkretnie mu powiedziałam, że całą prawdę o nim powiem Justynce. Całą prawdę. Cóż, Justynko. Cóż, burzliwa przeszłość, zmarnowany majątek. Nie, majątek jeszcze piękny, a przeszłość, no, co było, a nie pisze się w rejestr. Rzecz jest inna. Teoś, Teofil, jest Morfi, jak to było, znowu zapomniałam. Morfinistą! A cóż to za diabeł? Nigdy nie słyszałem. Teoś chorował przed paroma laty. Zagraniczni doktorowie mu ten przeklęty zwyczaj zaszczepili. Prosto mówiąc, jakim jest? Ale do prawdy! On nie winien. Ten wielki świat go do tego doprowadził. On się chce wyleczyć. Chyba, że kobieta, którą pokochał, uleczy go i on to do niego nie zrazi. Zrażać, o Boże! To, o czym dowiedzieliśmy się, poczyni pana Różyca jeszcze więcej interesujący. Może i ubijać się. To prawdziwe szczęście! Od takiego szczęścia umrzeć można! Fortuna, fortuna pańska, nazwisko piękne, stosunki, chcę to mówić. Cóż, Justynko, co o tym sądzisz? Ależ naturalnie, że Justynka przyjmuje to cud prawdziwy. To już sam Antoni potwierdzi. Jak? Przyszłej pani Różycowej do nóżek się ściele. Cóż, Justynko, mówże. Bardzo wdzięczna jestem panu Różycowi za jego uczciwe i zobowiązujące względem mnie postąpienie. Ale mimo iż na wielką panią i światową kobietę nie mam kwalifikacji żadnych, ani też żadnej do takiego stanowiska pretensji. Tym więcej powinnaś ocenić to bohaterstwo miłości, tym większym w tym cud opatrzności boskiej. Wszystko to już by mi przyjęcie tej ofiary, za którą jednak wdzięczna jestem, niemożliwym uczyniło, ponieważ od wczoraj jestem zaręczona. Co? Z kim? Dlaczego? Nie żartujesz? Justysiu. Sąsiadę. Serio mówisz? Zaręczyła się naprawdę z tym Janem Bohaterowiczem? Tak. Czy zakochałaś się w tym człowieku? Ha? Naprawdę go kochasz? Kocham go i wierzę, że jestem kochana. Justynko, jak to? Ty odrzucasz los świetny? Wysokie stanowisko w świecie, a wyjść chcesz za chłopa? O Boże, co to za tajemniczość, jakie zagadki serc ludzkich? Zagadki w tym żadnej nie ma. Właśnie dlatego, że dumna jestem, wolę zawdzięczać być szczęściu, szczęście sercu człowieka, który mnie kocha i wspólnej z nim pracy. Androny, czy ty wiesz, jaka praca pan cię czeka? Ależ mój wuju, brak pracy był mi od dawna udręką. Tereniu, Tereniu, pomóż mi wstać. Tereniu, wychodzimy. Teoś Różyc Karbuza dostał. On, Różyc! Dziedzic Wołoszczyzny, siostrzeniec księżny, Karbuza dostał! Od tej! Majmut, wychodzimy! Cóż, Justynko, czy to jest twoja ostateczna, stanowcza wola? Tak, mój wuju, tak, mój wuju.
stanowcze, że nie ma na świecie nic, co by zmieniło moje zdanie. Syn Jerzego. Myślę, że tak jak i my jesteście pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego występu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim aktorom za chęć działania, zaangażowanie i za poświęcony czas prywatny. Pragnę podziękować przede wszystkim pani Katarzynie Spólnej za owocną współpracę. Sprawiły, że dzisiejsze wydarzenie było dla nas wszystkich prawdziwą ucztą. Dziękuję. Właścicielce wypożyczalni strojów Bumerang, pani Justynie Kacale, pani Julii Kubiś. Przypominam także, że każda osoba, która przyniosła ze sobą egzemplarz powieści Nad Niemnem, może otrzymać pamiątkową pieczątkę na stanowisku po państwa prawej stronie. Dziękuję państwu za przybycie i życzę miłego wieczoru oraz spokojnej nocy. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na kolejnej odsłonie Narodowego Czytania.
mikrofonu. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie. Jest nam niezmiernie miło, że nasza maleńka grupa teatralna z Węglewic mogła dać Państwu chwilę miłą spędzenia w kulturalnej atmosferze dzisiejszego wieczoru. Moi Państwo, tak jak wspomniała Pani Dyrektor, która zaprosiła nas do współpracy, to dla nas była pierwsza taka próba, ponieważ zwykle występowaliśmy w repertuarze bardziej humorystycznym. Dzisiaj to było dla nas bardzo trudne. Dziękujemy Państwu i przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia. Dziękujemy bardzo.